Spór o to, czy więcej korzyści płynie z mieszkania w dużym mieście, czy w małej miejscowości, jest nierozwiązywalny. Obie opcje mają swoje oczywiste plusy i minusy. Faktem jest jednak, że oba światy mogą się wzajemnie uzupełniać. Widać to doskonale na przykładzie organizowanych i w miastach, i w miasteczkach jarmarków bożonarodzeniowych. Jarmarki świąteczne w miastach to już wydarzenia dobrze znane mieszkańcom, choć nie wszędzie. W Jastrzębiu-Zdroju w tym roku taki jarmark zagościł po raz pierwszy. Zjadłem jakiś barszczyk z uszkami, także nastrój, jak się przejdzie w ogóle naszym placem, to czuć wędzone wędliny do tego barszczyk, także nastrój myślę, że w pełni. Nastrój w pełni, także do zakupów. Wśród kramów i stoisk można było znaleźć wiele przeróżnych świątecznych ciekawostek, niemniej dominowały wszelkiego rodzaju wyroby rękodzielnicze. To jest naturalny liść, który natura stworzyła, jest odciśnięty, uformowany. Jest naturalny liść łopianu, w tym można nawet grillować. Także gołąbki, krokiety spełnia swoją rolę. Jastrzębski jarmark przyciągnął nawet wystawców z zaprzyjaźnionego miasta Prewidza na Słowacji. Tu nas jest wyborna atmosfera, macie bardzo krasne, różne przedmioty, takie co ludzie wyrobili, handmade, co jest u nas nie aż tak piękne jak u was, co nas bardzo patrzy. A popatrzeć było na co, chociażby na pokaz rzeźbienia figur w lodzie, czy występy na scenie lokalnych artystów. Nieco inaczej z kolei do kwestii jarmarku bożonarodzeniowego podeszli organizatorzy z Gaszowic. Tu impreza nie dość, że odbyła się w hali sportowej, to jeszcze wśród wystawców dominowali lokalni wytwórcy z paniami z kół gospodyń wiejskich na czele. Na dzisiaj przygotowaliśmy żurek śląski, za chwilę dojedzie, oczywiście sernik, mamy też ciasteczka kakaowe, marcypany, mamy szachownica. No i takie właśnie choinki z piernika porobione i dużo szydełkowanych rzeczy, gwiazdeczki, koroneczki, no co można zobaczyć, wszystko. Oferta, jak widać, przebogata. Różne wypieki, które są pieczone przez nasze koła gospodyń i nie tylko, wystawiają się szkoły ze swoimi ozdobami i wypiekami, także jest tutaj, mamy nawet wyroby wędliniarskie. Także jest tutaj tego mnóstwo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, aby zbliżające się święta były w jeszcze większym stopniu nawiązaniem do tradycji.